No to ogromny projekt się szykuje, przełomowy, jedyny chyba taki, jaki w ostatniej kilkudziesięcioletniej historii bibliotek publicznych się pojawił. Więc intrygujący, oczekiwany w jakimś sensie, świadomie, ale też pewnie nie do końca uświadomiony, bo to przedsięwzięcie nowe, duże, wieloaspektowe, wielofunkcyjne. Myślę, że przede wszystkim daje możliwość zintegrowania bibliotek, po raz pierwszy chyba w historii bibliotek, dużych bibliotek polskich. Biblioteki działają w sieci, ta sieć była wpisana do ustawy o bibliotekach, jednak do tej pory nie udało się nigdy zbudować faktycznie tej sieci, tak żeby te biblioteki były skonsolidowane, żeby czytelnik, odbiorca ofert bibliotecznych miał do nich łatwy dostęp i żeby mógł korzystać z tych usług wielu bibliotek z jednego miejsca. Tutaj ten projekt daje taką szansę i to jest rzecz zupełnie nowa, przełomowa, powiedziałbym. Jeśli chodzi o biblioteki publiczne, to każdy, kto będzie chciał korzystać z usług tych bibliotek, one są otwarte. Biblioteki publiczne nie ograniczają dostępu do swoich zasobów, do swoich usług. Każdy, kto chce korzystać z tych bibliotek, będzie miał do nich dostęp. Sądzę, że jeśli chodzi o ten projekt, będzie tak samo. Myślę, że ma szansę, no pewnie są pytania o finansowanie projektu, ponieważ mówimy na razie o etapie powstawania projektu, jego wprowadzenia w życie. Pewnie projekt będzie mógł żyć wtedy, kiedy będzie finansowany, później już wtedy, kiedy pojawi się w wielu bibliotekach w Polsce. No pewnie jest pytanie też o możliwości finansowe utrzymania tego projektu. Jest pewnie, też są pewnie znaki zapytania. Jednak no patrzymy na to z nadzieją.